Witamy Państwa na konferencji prasowej przed piątkowym meczem Korony Kielce z Górnikiem Łęczna, który odbędzie się oczywiście w Łęcznej. Tradycyjnie mamy pytania od naszych dziennikarzy do trenera. Jest z nami trener Kamil Kuzera. Trenerze, pierwsze pytanie. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Czy poza Grzesiem Szymusikiem wszyscy będą do dyspozycji? Dzień dobry. Na szczęście tak. Wszyscy gdzieś tam, którzy się borykali z jakimiś tam drobnymi urazami, są już do naszej dyspozycji, także pozostaje tylko kwestia wyboru. Kolejne pytanie. Górnik Łęczna to bardzo wymagający rywal. Jak zagrać, żeby przywieźć z Łęcznej korzystny wynik? To, że wymagający rywal, to na pewno, i świadczą o tym też ostatnie wyniki i pozycja w tabeli. Natomiast my musimy skupić się na tym, co my robimy codziennie i co chcemy zrobić w tym meczu. No właśnie, a propos tego skupiania się na tym, co robicie codziennie. Na czym przede wszystkim skupiliście się w tym tygodniu podczas treningów? Przede wszystkim zacznę od tego, że troszeczkę sobie porozmawialiśmy i jakby określenie priorytetów tutaj dla nas było bardzo ważne. Rozmawialiśmy już na ten temat tydzień temu, na temat tych kroków, które musimy robić i spokojnie musimy to robić małymi krokami, być zaangażowani w 100% i po prostu codziennie pracować jak najlepiej na treningu, żeby to później móc przełożyć na mecz. To jeszcze jedno pytanie, takie bonusowe ode mnie. Jak to zwycięstwo ostatnie wpłynęło na drużynę? Jak morale podniosło? No na pewno każde zwycięstwo buduje i tak jak już przed chwilką powiedziałem, że po prostu musimy pracować, nie tracić czujności, być cały czas skoncentrowanym i tymi małymi krokami, ale jednak iść do przodu.